Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejna produkcja umieszczona w brodatej YouTube'owej bibliotece gier, która wkrótce przekroczy 1100 zagranych pozycji. Chyba całkiem sporo gierek, prawda? Większość z was pewnie albo ma, albo kojarzy grę Chivalry Medieval Warfare, gdzie darliśmy swoje gardła okrzykami tak mocno, że było widać kręgosłup, a ciechaliśmy przy okazji wszystko na różne sposoby, odcinając członki, oczywiście ręczne i nożne, naszym przeciwnikom. Ludki ze studia Torn Banner postanowili po czasie zrobić inną, podobną produkcję, ale tutaj chyba trochę zapili trunków wysokoprocentowych, bo ich nowa gra ma się opierać o podobną mechanikę, ale walki magów, czarodziejów, rycerzy, skrytobójczych babek w hidżabach, wróżek i innych ministrów finansów. Jednak nie w słodkiej oprawie graficznej, ciasteczkowej, lukrowej, a krwistej, gdzie flaki latają po całym ekranie. Przed wami wrażenia z Mirage, Arcane Warfare, gierki, która gdzieś zawieruszyła się na moim dysku. Pamiętam, że miałem ją prawie od okresu wczesnych pierwszych testów, alfa czy tam beta, ale gdzieś potem mi zniknęła, wywaliłem ją i zapomniałem. Pojawiła się ponownie na początku sierpnia 2017 roku na moim dysku, kiedy to twórcy postanowili w ciągu jednego dnia rozdać swoją grę za darmo. Dlaczego twórcy zdecydowali się na to, by każdy, kto danego jednego dnia przynajmniej pacnie chęć pobierania i gry, będzie miał ją już na zawsze na koncie, no mimo że ta gra tania nie była? No cóż, taka decyzja to może wynikać z tego, że chcieli ogarnąć wyglądające w ten sposób statystyki od maja 2017 roku. No chyba Devsom coś nie pykło, bo w ich grze jeszcze w sierpniu 2017 roku było ledwie kilkadziesiąt osób online. Czy trend się utrzyma, czy ta gra przeżyje, czy ta popularność się utrzyma, zobaczymy pewnie pod koniec roku. Jeżeli ktoś się nie wyrobił z przypisaniem sobie tej gry do konta, to scenkę cenową macie na ekranie. 10 euro za Mirage Arcane Warfare na Steamie. No oficjalnie na G2 znajdziemy grosze taniej za podstawkę oraz za blisko 5 euro jakieś tam skiny, pierdoły, tego typu sprawy. Zrobienie tak zwanego dnia darmowego, free day, kiedy można było sobie przypisać grę do konta na zawsze, taki dzień sprawił, że Mirage nagle pojawił się na kontach około 500 000 graczy. To dość duży wzrost, zaledwie kilkunastu tysięcy osób, które kupiły ten tytuł, prawda? Ktoś, kto grał w Chivalry, ten odnajdzie się tutaj raczej od razu. Styl walki jest bardzo podobny, blokowanie, kontrowanie, broni mające różny nawet zasięg jakby ataku, który jest bardzo wyczuwalny, oraz nieco wolniejsza w stosunku do innych gierek prędkość poruszania się naszej postaci, bazowana głównie na skillach. Bez nich biegamy dość wolno, ale w żadnym wypadku nie jest to wada tej produkcji. Jej powolność, czy powiedzmy skillowość rozgrywki, właśnie jest tutaj bardzo dużą zaletą. Wielu początkujących nie zauważa też, że pod scrollem myszki, smyrając go góra albo dół, też mamy jeszcze inne ciosy dla naszej postaci. Warto też zwrócić uwagę, że postacie możemy brać w wersji walki na dystans lub na blisko. Niektóre mają taką możliwość, że możemy wybrać, czy chcemy walczyć twarzą w twarz, czy bardziej używać skilli dystansowych. To, co ta gra ma zajebistego, to przede wszystkim mapki wielopoziomowe i bardzo warstwowe. Powiedziałbym, że mega klimatyczne, takie urokliwe i pasujące w sam raz do tego uniwersum, jakie Devsi chcieli tutaj zrobić, czyli troszeczkę śmieszkowego Chivalry, gdzie mamy taką jakby taki klimat Bliskiego Wschodu, czy tam powiedzmy bardziej Indii, coś w tym stylu. Niby jest tutaj jakaś fabuła oparta o wojnę domową, ale szkoda, że nie zrobiono tego lepiej, na przykład na trybie treningowym, gdzie każdą postać możemy sobie dokładniej obadać, ale również poznać w jakiś sposób fabularnie. Szkoda, że o to nie zadbano, fabułę w tym tytule, wydaje mi się, że byłoby to całkiem spoko. Bardzo fajnie te mapki tutaj wykonano, jak mówiłem, i każda klasa postaci też ma tutaj swoje możliwości. Nie ma klasy, można powiedzieć, że złej na jakąś mapę, albo w ogóle złej całkowicie na jakiś styl gry. Każdą klasą postaci da się porobić inną klasę postaci, nie ma problemu, tylko trzeba mieć do tego trochę skilla i używać w odpowiedni sposób swoich umiejętności. Druga sprawa świetna w tej produkcji to właśnie te klasy postaci. Mamy 6, każda z nich ma też 6-7 umiejętności, po 2 lub maksymalnie 3 na każdy klawisz. Wybierać możemy jakby dolną albo górną umiejętność i na przykład skill ma większy obszar działania, ale mniejsze obrażenia,
na przykład splashuje się na przeciwników albo wali tylko jednego. Każdy skill ma też kilka jakichś dodatkowych jakby efektów, czyli to jest na przykład movement skill do poruszania się, do odpychania przeciwników, ma obrażenia obszarowe i tak dalej, i tak dalej. Wybór nie jest bardzo duży, jeżeli chodzi o kustomizację naszej postaci, czyli skille, ale wydaje mi się, że jeżeli o to chodzi, to jest odpowiedni. Klasy są naprawdę mega, każda z nich jest wyrazista i ma swój bardzo fajny klimat. Mi osobiście najbardziej przypadł do gustu tutaj taki healujący grubas, aka entropista, czy jakoś tak ta klasa się nazywa, bazowo z obrzygiwaniem przeciwnika jednym strumieniem, z kapliczką leczącą i latającym dywanem. To mi się tutaj ta forma kustomizacji tej postaci, czyli ustawienie jej skilli, najbardziej spodobała. Nawet grając takim typowym healerem, da się pozabijać przeciwników, nawet takich typowo tankerskich, czyli walczących wręcz, co ważne, blokować. Możemy też skille innych postaci, te obrzygiwanie tego healera też można zablokować, też to fajnie wygląda, jak jakaś postać trzyma na przykład swoją magiczną laskę przed twarzą i nasze obrzygiwanie powoduje takie błyszczące efekty odbicia. A niekiedy też możemy odbić inne skille innych bohaterów lub nawet odbić w ich samych. Można kogoś zabić jego własnym czarem dystansowym, na przykład jakiś czarodziej mag rzuca w nas jakąś płonącą kulką, my tą płonącą kulkę odbijamy i ona trafia jego samego, go na przykład zabijając. Trzecia mocna i świetna strona Mirage to system walki. Tutaj jarałem się strasznie. Ktoś powie, czy to taki skillowy Overwatch, albo jak bardzo podobne jest to do Chivalry. No coś w ten deseń, ale tutaj jest trochę, wydaje mi się, od większości gierek takich klasopodobnych, że ta gra jest trochę, można powiedzieć, że wolniejsza, bardziej pojedynkowa. Każda postać bazowo pod lewym ma atak, pod prawym blokowanie i tutaj to blokowanie wymaga niezłego kombinowania, wczucia. Tutaj nie da się wcisnąć prawego i po prostu cały czas blokować. Blok trwa maksymalnie chyba sekundę, może maksymalnie dwie. Do tego mamy jeszcze trzy skille ładujące się w różnym czasie pod Q, F i E. Rozgrywka, no przyjemnie, w mojej ocenie, bardzo przyjemnie miksuje skille atakujące od defensywnych. Przykładowo mój ulubiony grubas, jak ma problemy, to nagle robi sobie latający dywan i możemy albo szybko uciekać, albo zeskoczyć przeciwnikowi z góry. Skille i ich umiejętność wykorzystania w odpowiednim momencie, to jest w tej grze piękne. Dodatkowo każdy skill trzeba w pewien sposób opanować, bo niektóre wymagają na przykład troszeczkę naładowania. Rozgrywka jest, jak mówiłem, lekko wolniejsza niż w typowych nawalankach i sprawia, że ten skill jako nieopisana umiejętność grania postacią, tutaj jest czymś bardzo istotnym. Rozgrywka jest nieco wolniejsza niż w innych podobnych gierkach, chociaż rozpierducha dalej tutaj potrafi być bardzo fajna, ale jest w pewnej mierze skillowa, czyli gracze jednak gdzieś tam troszeczkę balansują, czy podejść, czy nie podejść, czy zaatakować, próbują komuś wejść w plecy, użyć jakiegoś skilla, żeby na przykład kogoś zastanować i dopiero wtedy go dobić, tego typu sprawy. To co wyróżnia Mirage, to fakt, że wciskając na przykład klawisz ataku, ten atak trwa, to nie jest, wiecie, pyk i już, od razu takie slashowanie. Szczególnie jak gramy postaciami w walce, wręcz trzeba wyczuć to uderzenie. Tak samo rzucanie jakiegoś skilla czasami wymaga dwusekundowego naładowania, jak mówiłem. To nadaje bardzo przyjemne uczucie pojedynku. Tego, że drugi gracz też teoretycznie myśli, no chyba, że macha lewy, prawy, QF, spacja jak szalony, a my po prostu wchodzimy w jego blokowanie jak w masło, bo nie zdaje sobie sprawy z tego, że zblokować trzeba w odpowiednim momencie. Ktoś zapyta, jak tutaj wypadają tryby gry i ilość mapek. Jak mówiłem, klimat mapek mega sprawa, ilość dostateczna, tryby tutaj może być różnie, bo gracze raz preferują jedne, raz drugie, raz na przykład jeden tryb jest bardziej oblegany, drugi raz inny tryb, ale najbardziej spodobało mi się tutaj dwustronne pchanie wózka, czyli robi to zarówno jedna drużyna, jak i druga, oraz tradycyjny deathmatch drużynowy. To ile z tych trybów będzie żywych zależy w sumie od tego, ile osób zostanie w tej produkcji. Niestety, ta gra odsłania też swoje wady, ale już na początku. Po pierwsze, brak opcji poznania tej gry w treningu. Ta opcja była wyłączona, kiedy robiłem materiał i ogarnąć musieliśmy tytuł postaci bezpośrednio w grze z innymi, obciążając trochę drużynę swoim lamerstwem, kiedy jeszcze nie znamy jej skilli. Kolejna sprawa to fakt, że gra nie zapamiętuje ustawień przeglądarki serwerów. Nie chcę mieć na liście serwerów, nie wiem, z Australii, z miliardem pingu czy innego krańca świata, gdzie spada się w ciemność i w nicość. Nie chcę widzieć serwerów zamkniętych, nie chcę też widzieć serwerów pełnych. Za każdym razem, kiedy odświeżamy przeglądarkę, tę opcję trzeba przełączyć.
skończyć sobie ponownie. Trzecią sprawą są rozłączenia z serwerem i błędy. Serwer 5 na 12 osób okazuje się być pełen, a kończąc walkę mamy zerowy poziom i zdobywamy 0 expa. No gdzieś tam oczywiście ta expo w tle wchodzi, w menu głównym widzimy, że mamy jednak kolejny poziom, ale jednak to jest zbugowane. Bardzo częstym problemem jest też brak balansu. 12 na 7. Spoko, nie ma sprawy, gra balansuje graczy raz na miliard lat. Balans potrafi nawet wrzucić gracza do drużyny, gdzie jest 8 osób, z drużyny, gdzie jest 5 osób. Określenie pocurwienie to tutaj dość delikatne słowo na taki balans, jaki działa w tej grze. Również sporym problemem są team killerzy. Gra zyskała oczywiście ogromną popularność nowych dzięki temu Free Day, ale równie ogromna ilość graczy nie wie, że można zabić swojego, można dokonać team killa. Dlaczego nie wie? Cóż, może dlatego, że właśnie tryb treningu albo wprowadzenia nie działa i go nie ma. Miałem też wrażenie, że dwie postacie są w porównaniu do innych troszeczkę słabe. Alchmancer, czy jakoś tak, oraz ta otarczowana babka z dzidą. Miałem wrażenie, że te postacie są dużo słabsze od wszystkich innych, albo ja po prostu nie potrafiłem nimi grać. Też tak może być. Inną wadą jest kompletnie niepasujący do gry opis na Steamie. Plądrowanie skarbców, fabuła, mnogość opcji wyposażenia naszego wojownika. Ktoś tu opowiedział niezły kawał, bo te featurey po prostu nie istnieją. Finalnie powiem tak. To miałoby sens. Ta gra miałaby sens w mojej ocenie, gdyby była free to play. W modelu buy to play miałem wrażenie, że gracz mógłby się tutaj troszeczkę poczuć zgwałcony. Dlaczego? Bo w grze nie ma po prostu treści. Śmierć tej gry jeszcze parę tygodni przed tym dniem darmowym kompletnie mnie nie zdziwiła. Na początku Mirage kosztował aż 30 euro i oferował tyle samo co pasjans z klasami postaci. Później taniał do 10 euro, aż pojawił się dzień darmowego przypisania do konta. Niemal natychmiastowa śmierć tej gry po jej wydaniu za te 30 euro spowodowana była tym, że w tej produkcji mamy 6 klas postaci, 6-7 skilli na każdą. I to jest w sumie cały content tej gry, nie licząc oczywiście mapek. Od maja 2017 roku do września 2017 zmieniło się w tej gierce niewiele, oprócz ilości graczy, która spadła do zera. Dopiero właśnie ten free day coś zmienił. Jak w Chivalry był minimalny rozwój postaci, tak tutaj nie ma go wcale, dostajemy nawet mniej niż w niektórych gierkach free to play. Ale, i jeszcze raz mocne ale. Spoko, jeżeli z tej kwoty kilkunastu tysięcy graczy online z tego free day zostanie kilka tysięcy, to gra może mieć bardzo duży sens w mojej ocenie. To naprawdę nie jest zła produkcja, mimo tego, że została źle zrobiona pod względem marketingowym, czy powiedzmy rozwojowym, to, że gra nie ma treści, a kosztuje tak dużo. Najważniejsze, by ta gra po tym free day była grywalna i była po prostu żywa, mimo swojego marketingowego faila oraz strasznie małej treści, może być całkiem przyjemna. Ja ją odpaliłem i naprawdę bawiłem się 2 dni, od rana do wieczora i było bardzo fajnie. Raczej każdy fan Chivalry się tutaj odnajdzie i ja też czerpałem z tej gry wiele przyjemności po prostu nią grając. Ale dalej piekła mnie dupa z tego powodu, że tutaj nie ma treści. Wielokrotnie strzelałem też WTF-em z ragdoli ciał, czyli tego jak ciała się zachowują, kiedy przykładowo robimy u jednej postaci wślizg i ona powoduje zabicie przeciwnika oraz odlot ciała tego przeciwnika na odległość pół mapy. Innym razem koleś z toporem tak ciachnął mojego grubasa pięknie w brzuszek, że idealnie było mu widać wszystkie flaczki. Po prostu mnie rozczłonkował na dwie części. To jednak czego mi mocno zabrakło, to jakiegokolwiek rozwoju do tej postaci. Po prostu płacimy te 10 euro za tą grę, w której w sumie nic nie zdobywamy. Mamy grę i tylko w nią gramy. Dlatego od siebie pozostawię dla Mirage Arcane Warfare miniaturkę bez koloru. Neutralną. Jeżeli ktoś z was dał radę sobie przypisać tą grę do konta za darmo lub ma ten tytuł kupiony, w mojej ocenie warto sobie go przetestować, warto sobie go pobrać jeszcze raz. Gracze na razie, kiedy ten free day był, są i mam nadzieję, że zostaną, bo gra nie zasługuje na to, żeby po prostu być zamkniętą czy zginąć w czeluściach internetów. Wszystko zależy od ilości graczy, którzy postanowią w ten tytuł dalej grać i w nim pozostać. Ale finalnie bawiłem się całkiem nieźle, nawet za tą cenę 10 euro, gdybym miał zapłacić. Jednak dalej boli mnie brak treści. Tak czy siak, jeżeli macie ten tytuł lub jeżeli udało wam się go zgarnąć, warto go pobrać i warto pograć. Jeżeli tytuł wam się spodobał, może też warto go kupić. Jeżeli nie, to też można przejść obok. Jeżeli graliście, dajcie znać po prostu, co sądzicie o tej grze w komentarzach. Tyle.